w tym vlogu będzie haul zakupowy z lupów i z jednego będziecie mieć tutaj teraz, jak byłyśmy na zakupach. Wyszliśmy tylko na chwilę, a ja już znalazłam jedną rzecz. Spódniczka. Ładna, zapinana na guziki. Ona w ogóle jest chyba z HM-u. 32 rozmiar, więc albo będzie na styk, albo będzie za ciasna. Ty idziesz w brązy dzisiaj. Ciekawe. Tak, znaczy... Ale ma zamiast zepsuty. No to lipa. Nie wiem, gdzie się tego mieszam. Marcy znalazła też taką, o, czarną koszulę. Ciekawa, mogę ją przymierzyć. Ale to nie jest ogóle taka sama? Nie, to jakiś... Skocz po koszyk. Skoczę po koszyk. Czekaj, bo tylko chciałam pokazać, o, jak wygląda ta koszula. To jest praktycznie... Chwilę mnie nie było, już sobie znalazłaś nowe rzeczy. Ładne. Takie pasujące do ciebie. To takie brązowe, brązy ci pasują. Ja dzisiaj wszystko brązowe mam. No właśnie mówię, że ty dzisiaj w brązach się odnajdujesz. Bardzo ładny. Stara, jest 2 zł za 100 gram, ty bierz wszystko, co się wydra, bo to jest... Ta, jest tak dosłownie, tak? No 2 zł za 100 gram, czyli tak naprawdę każda rzecz mniej więcej będzie kosztowała 2-3 zł. Weź mi te moje rzeczy, schowaj. Podaj tu moje. Także ja bardzo wszystko, co nawet ma potencjał. Idziemy, przeglądamy. A to jest ładne? Znaczy nie, czekaj, to opa. Tylko jakby było takie... Jakbyś ty sobie to przerobiła, od przeróbki. Nie chcesz czegoś sobie wziąć? Dobra, przeglądamy. Szukam jeszcze czegoś tak na matury. Jakieś garniturowe spodnie, albo spódniczka, albo coś takiego. Więc zaraz zobaczymy. Dobra, taka koszula czarna. Zobaczymy, jak ją wykorzystam. Czy ją wezmę na matury, czy jej nie wezmę na matury. Ale ładna. Do wielu stylizacji będzie pasowała. No. Ciekawe, takie... Nawet teraz takie do tego. Pasuje w sumie, no fajnie. No. Mi daje taki vibe, taki wampirowy trochę taki. Peski, ale też mi taki trochę romantyczny. Tak, tak, taki... Tak. Wiesz, dobrze, ja przemierzam spodnie i spódniczkę teraz. Kolejne są spodnie, wyglądały jakby były nam je za duże, znaczy za małe. A tutaj będę musiała je, sobie ciachnąć. To, znaczy Marcysia będzie mi musiała przerobić. Tu jest jakiś dziwny taki jakby bez guzika, nie wiem co to jest, skąd to, do co, po co. Ale ogólnie ładne. To teraz założyłam tak se. W tym nie gra. Tak se. Tak szczerze, tak se. Ty, no totalnie do ciebie pasuje, to musisz wziąć. To musisz wziąć. A to jest moja spódniczka. No cool, no mega cool. Dawaj, wiesz to. A ja mam spódniczkę, tak. Zobacz. Patrz, w końcu dobrze leży. Rozmiar 32, w końcu mój rozmiar. No i wam teraz pokażemy. Dzisiaj też nie będziemy mieć nagrania, jak chyba tych rzeczy przymierzałyśmy. Nie ma. Albo przymierzalnie było nie ten. No właśnie, no to Marcysia była dzisiaj sama na lumpach, bo ja pisałam maturkę z polskiego. Dokładnie. Także nie będziemy tych ciuchów też tutaj przymierzać, ani wam pokazywać, znaczy zwyczajnie po prostu pokażemy tak tutaj. Musicie sobie wyobrazić, jakie przymierzamy. Hol rzeczy z lumpa. Tak, hol rzeczy z lumpa. No, więc przechodzimy do holu. Cisza. Koniec. Jak śpiewająco. Dobra. Pauza. Dobra. Zaczynamy. Gdzie są moje rzeczy? Ja nie wiem. Dobra, zacznijmy od moich rzeczy, bo są tylko 3. I tak jak przed chwilą widzieliście tutaj, jakie przymierzałam, to jest tak, spódniczka jeansowa, przepiękna. Nigdy takiej nie miałam. W sensie miałam jakąś taką w dzieciństwie, ale nie, że teraz. I jest zapinana na guziki, jest ładnie strzępiona na dole. Ma kieszenie, nie fejkowe kieszenie, prawdziwe kieszenie. Wow. Z HM-u rozmiar 32, idealnie na mnie leży, nie że mam 38. I ile kosztowała? Coś koło 6 zł. Coś się kosztuje. Dobra, to ja ostatnio, znaczy ostatnio, wszystkie rzeczy pokażę i ty zaraz, tak? Tak. Dobrze, kolejna rzecz to jest koszula, która miała być na maturę, ale nie wiem, czy ją ubiorę na maturę. Kto ci ją znalazł? Ty mi ją znalazłaś. Też kosztowała około 6 zł, jest, proszę powiedzieć, ładnie materiał. Prawdopodobnie plastik poliester, ale no. W dotyku jest trochę jak... Bardzo super, fajna.
Ale się okaże, na przykład jak będzie gorąco, czy to będzie... No, będzie problem, ale... To jest jakiś sztuczny materiał, ale ogólnie jest super fajna. Czekajcie, guziki. Jak ona ma na guziki? Jak ona ma guziki? A normalne ma guziki. Po prostu czarne guziki. Kołnierzyk. No co tu dużo? Aha, ale rękawy ma za to inne, bo rękawy nie ma guzików tu, tylko ma... Ej, fajne. Wycięcia. W sensie ja wolę, jakbym miała guziki. Bardziej bym, wiecie, mi się podobało. Nie, ale no, nie wiem, nie, możesz mi oddać. Nie wiem, jakie stylówki ją ubiorę, ale ubiorę. No i spodnie, jakby szukałam spodnie. Powiedziałam, że chciałabym znaleźć spodnie na maturę i mi pokazałaś te spodnie. Oczywiście. I są bardzo, bardzo ładne. Są bardzo, bardzo długie. No po prostu są czarne, no co ja wam będę mówić. Są długie, czarne spodnie, nie mają jakichś rozszerzonych nogawek. Taki normalny to jest krój. Były przerabiane już u Krawcowej, ponieważ były oczywiście na mnie za duże. Teraz są bardzo ładnie na mnie leżą. Super fajnie, ubiorę je na niemiecki, na maturę. Tak. Także przechodzimy do marcy się ubrań. I nie, to nie są spodnie normalnego kroju, to są spodnie o kroju white leg, także... O Jezu. To jest różnica! Nikt się nie dowie. Dobra, no to teraz przechodzimy do tego dużego holu zakupowego. Nie, jeszcze to co ja kupiłam. Aha, dobra, sorry, przepraszam. Jeszcze są zakupy Marcysi z... Tam, gdzie tam. Mi już brakuje wysławiania się. To przez maturę z polskiego dzisiaj, ja już nie umiem mówić. Mamy taką piękną, ona jest taka bordowo-brązowa. Ona jest niby brązowa, ale opalizuje na taki bordowy trochę. Koszula. Z poliestru. Oczywiście, bo jakże ma tutaj guzika. Tak, ale te guziki, ona ma takie fajne, bardzo ładne. One są plastikowe, ale one imitują jakby takie drewienko, to chyba widać chyba. Także bądź razie. Fajna, za 3 złote. Aha, bo ja chyba nie powiedziałam ceny reszty rzeczy. Wszystko po około 6 złote. Około 6 zł, bo razem wyszło mi tam 17 coś. No. Także no. No, moje kosztowało wszystkie trzy rzeczy, które teraz pokażę, po około 3,30, bo zawsze składałam 10 zł, no to tak. Był jeden z najtańszych dni, bo było 20 zł za kilogram. Najtańszy. No, najtańszy. Tak, dalej mamy takie... bolerko jakby, brązowe, trochę jaśniejsze od tej koszuli, ale dalej prawie ten sam materiał, w ogóle prawie taki sam. Też poliester, ale ładny. To chyba ja ci to wynalazłam, nie? Tak. Co ty pokazałam. Tak, to mi akurat... Ja ci wynalazłam. Ty mi wynalazłaś. Ja użyłam. Chciałabyś. Gdzie jest moja bluzka? Nie wiem. Nie masz księżniczko? Dziwo! Jezu, ktoś zna tą scenę z Barbie? Dajcie znać. Tak, i... Nie wiem, jakieś to... Taka bluzka super fajna z takim... Bardzo ci bardzo ładnie pasują brązy właśnie do ciebie. Brązy, beże, fajnie, no to wyleżą. Nie, ja nie lubię, ale... No cóż, z takimi dwoma sznureczkami je się jakby wiąże tutaj z przodu. I one mają takie koraliczki. W sensie jeden ma koralik, drugi już nie ma, nie? Tylko jak mały piryt. Takim innym. Dobra, nieważne. Rozgadamy się na temat kamieni. To już będzie osobny odcinek. No. I teraz masz ubrania, które kupiłaś dzisiaj, kiedy ja to siedziałam, się męczyłam i pisałam maturę. To ona sobie chodziła po lumpach. No, nie było to proste dzisiaj chodziło. Także dobra. Nie było fajnych promocji. Znaczy w jednym. W jednym, no. No. Lipa. Ale dobra. W jeszcze innym w ogóle. Uwaga. Coś ważnego. Gorset. I nie wzięłabym go, ponieważ jest za szeroki, ale mam maszynę do sobie go, wiecie, skrócę tu i tam. I... Plus jest taki, że mogę sobie go ładnie rozpiąć, i... odrysować i zrobić wykrój na identyczny, tak jak bardzo chciałam. Tak. No po prostu świetny, będę mogła sobie taki szyć, trytyty już mam, więc idealny. No, nie wiem, czy gdzieś wspominałyśmy, że Marcja ma maszynę do szycia i już ma dwie rzeczy takie bardziej przerobione. Uszyte? Jak przerobione? Co ty gadasz? Ale że na przykład z spodni powstała spódniczka. No to przerobione, ale prześcieradą, że jest uszyte, tak? To jest tkanina. Co tam? Kobieto. Przepraszam, ja się nie znam na tych eksperymentach. Pięknie. Wiecie, mi humor też dzisiaj dopisuje, bo tym polskim już cały teraz ze mnie szedł. Co to jest? Uciszasz mnie samu? 5 zł za ten gorset. Ja się popłakałam. Aż tak wzięłaś to do serca? Dobra, okej. Ja już się zgubiłam. Cenę powiedziałaś tego? 5 zł, no 4 dobra. Razy powiedziałam! Chryste. Rozpraszasz mnie. Ja ciebie. Tu będziesz musiała wycieć, bo muszę to obrócić na drugą stronę. Widzowie, to wytniemy. No bo i nie.
Dobra, powracamy po krótkiej przerwie, ponieważ odwracała wszystkie ubrania na poprawną stronę. Tak, na jaką? Poprawną. Czyli? No poprawną. Na prawą. No tak, no przecież mówię, że poprawną. O Jezu, jak mi go strzeliła. Słyszałam to. To tylko moje nogi, spokojnie. No. Starość. Nie radość. Młodość, nie wieczność. No, dobra, już przedstawię wam 7 rzeczy za 17 zł, łącznie kupione. Jakby wow. To wychodziło jakoś tam 2-3 zł od sztuki, no. Ale nie wiem ile za które konkretnie, więc... Widzisz jaki biznes? Ja kupiłam 3 za 17, a ty kupiłaś? 7 za 17. Dobra, pierwszy to jest taki zwykły czerwony long sleeve. Prześwitywać, znaczy prześwietlać. Prześwietla w kolorze. Ale to jest czerwony. Ładny. Uwierz taki. Na słowo, że to jest czerwony, nie pomarańczowy. Z New Yorkera. Tu jest jakby cena niby 12, ale mówię, dzisiaj w tym lumpku była promka i było wszystko po 2-3 zł, bo była wymiana towaru, także... Fajne promki. Tak. Taki. Bardzo ładny. Next one, ten niby za 18, ale finalnie za tam 2 czy 3 znowuż. Jakby nie kupić. Taki szałwiowy, w kamerze on jest taki szary, ale na żywo... Ej, no co to ma być? Ale u mnie w kamerze też tak jest. Ale oszustwo. No. Jest bardzo ładną szałwią. Taki zieloniutki, przepiękny, z tak. Primarka, w sensie no, on jest primarkowy. I tam, no jakoś za 3 zł. Nie wiem, w każdym razie fajny, nie? Ej, przymierzałaś go do tego? Tak! A, nie widziałam tej stylizacji tak, to, właśnie. Tak, tak, patrz, kurde, no. To zaraz pokażemy, jak to pokażesz. Nie będę się już to przebierać. Ale nie przebierać, tylko że to połącz z tym, jak pokażesz to. Jak to z tym, to i to. To i to, z tym, tak. Każdy wie, o co chodzi, to i to. Dobra, kolejną rzeczą, jedną z tych 7, jest co taki ładno. Piękny sweterek. Taki był w wielu sieciówkach. Ciekawostka. Ja go wzięłam, bo wszystko było za 2-3 zł, więc ja pchałam wszystko do koszyka. I później robiłam selekcję i w sumie go nie kupiłam z myślą, że mi się podoba, tylko po prostu go wzięłam, bo sweterek. Ale teraz mi się już podoba. Bardzo ładnie, bardzo ci pasuje. Jest fajny, fajny. Do pewnej rzeczy, którą zaraz pokażę, będzie ładnie wyglądać. Nie wiem, co to jest. O tej mówiłam, pewnej rzeczy. No tak, że przecież. No to ona będzie pasować do wszystkich tych, co już pokazałaś. Tak, to jest, ja testowałam już tą rzecz do wszystkich innych. I to jest, moi drodzy, spódnica. Spódnica. Czarna, skórzana. Ma tutaj takie wycięcie jedno. Czy wy to widzicie? Halo, nie widać. Dobra, tu ma jedno wycięcie, o chyba widać. I tu po drugiej stronie ma odbicie lustrzane. O, to widać. A z tyłu ma też coś? Nie, nie. Nie, tył prosta, z zameczkiem. Przepiękne, oryginalnie, przecież oryginalnie. Według ceny lumpkowej 15, ja dałam 2-3 zł. No. Bardzo ładnie wygląda z poprzednimi sweterkami. Do wszystkiego. Kolejną rzeczą, którą znalazłam, za teoretycznie 20 zł. Jest... To jest takie fajne. Tak, koszula. I ten, kto mnie zna osobiście, wie, iż mam identyczną, tylko że granatową. I też takie słoneczko i księżyce, bo to są nocne koszule ogólnie, nie? I słuchajcie, znalazłam to. Spodobało mi się, mówię, bierę. Idę dalej i znajduję, proszę państwa, to. W rozmiarze 42. Tak, w ogóle nie wiem, czy powiedziałam, to jest komplet, jakby według metek nawet to jest komplet i... Świeżnie to wygląda, ciekawie. Fajne, 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 fajne. Next, kolejne. I ostatnią, czyżby. Tak, ostatnią rzeczą z tych 7. Już powiedziałam, spoiler. Tak, jest paseczek, ale ozdobny, taki, proszę państwa. Bardzo ładny. I ten element, tak mi się to jest, kamera. To, no Jezu, no wiesz to co. Mi się tak podoba. To wygląda jak taki, wiecie, przycisk, jakiś taki jaskini, to jest w ogóle jakiś taki ryjec. Super mocy. Na środku jest taka maska, taki ryj, jakby nie wiem, czy to widać. Chyba widać. No w każdym razie, to ma takie serduszka, ale jakby kółeczka z tyłu, nie wiem, czy to widać. Widać. No, takie bardzo, widać. Bardzo ładne, bardzo ładne. Fajnie, ciekawe, takiego jeszcze paska nie masz. Nie tak, mam. Że no. No a teraz mam ile? 35 pasków? 40 pasków? Ja już nie wiem, to policzyć. Ja już nie pamiętam, ostatnio liczyłyśmy, ale tak, nie pamiętam. Ich przybyło trochę. I dobra, teraz rzeczy z ostatniego, w sensie pierwszego. Dobra. Kolejne, po prostu. Takiego, w którym nie było promocji. Właśnie, to mnie bolało. W tym lumpie rzeczy były mimo wszystko stosunkowo tanie, bo po prostu takie sobie wybrałam, nie? Ale też bardzo ładne. Więc pierwszą rzeczą jest taki piękny gorsecik. Piękny gorsecik. Piękny gorsecik. Jest może ciuteńkę przyduży, ale tak bardzo delikatnie. To jest niby rozmiar 40, więc jak na to, że jest rozmiar 40, on tak jest na mnie naprawdę bardzo dobry. Myślę, że jeszcze raz pokażę. Fajny. No i gorsecik wiązany. I on ma takie właśnie tutaj ładne przeszycia. Fajny kształt ma, jeszcze takiego z takim się nie spotkałam. I ma ładne te ramionczki takie tu. I on jest
oryginalnie z H&M-u, także no. I dałam za niego ładny dowód. Dyszka. Dyszka. No. Marcia ma też taką bordową spódnicę, już teraz nie jedną, dwie. A dwie. Tak, jedną, jedna jest midi, jedna jest maxi. Ej, a ty, ty byłaś jeszcze na jakichś lumpach, że ty nie pokazywałaś tej spódnicy tu? A no byłam raz, no. Ogólnie mi się przypomniało, że Marcia kupiła i w sumie nie pokazywałyśmy jej. Taka piękna, plisowana, jest niewyprasowana, wybaczcie za to moją drogę. Bordowa też taka. Tak, o, taka piękna. Tutaj jest zapinana na takie, takie... Te, nie pamiętam, jak się nazywa. Takie, to? Takie, te? Na to i na zameczek, oczywiście. Długa. Ona jest, dokąd ci sięga? O, to jest, tak za... to jest midi, midi, tak. To jest, czyli do łydek. Mniej więcej. I teraz tak, to jest inny odcień. To jest inny odcień, masz jeszcze jedną spódnicę, którą kupiłaś chyba na Vinted. I to też jest jeszcze inny odcień. Teraz ma... To jest maxi. No cóż, bardzo ładne. Tak, księżniczkowo, królewska. No, to taki chwilowy przerywnik. Jesus. A, no i za tą dałam jakoś 7,80 chyba, 7, no. Jeżeli dobrze pamiętam. W każdym bądź razie, next one. Co nam zostało? O Jezu, jeszcze trochę tego jest. Same najlepsze rzeczy, same najlepsze rzeczy. Dobra, to może to, nie wiem jak to złapać, żeby to ładnie wyglądało. Kolejną rzeczą jest taki, no i tak to źle wygląda, no. Kamizelka, taki weścik, taki o, proszę, piękny, czarny, na cztery guziczki. Za całe, moi drodzy, 8 zł, zabójcze. Za całą nieskończoność, za pokazałaś. Lub nieskończoność, to tak matematycznie, jutro do mojej matury nawiązuje. O, on jest z Pimki, nawet nie sprawdzam tego, to jest też firma. Tak. A te kieszonki są atrapą tylko? Ja atrapą, oczywiście, tak. W takich rzeczach to... No. Fajne, 8 zł, ja bardzo takie fajne, chciałam. Bardzo ładne. Teraz... Tu mamy rzecz, którą ja po prostu... Ja zaczęłam lumpować ogólnie, żeby to znaleźć. W sensie coś tego pokroju. I udało mi się. I po trzech latach. I o tym zielonym mówiłam, co będzie pasowało, to właśnie do tego. Tak, to szałwiowe, to jej chodziło, że będzie pasowało to szałowe. To szałowe, dokładnie. Do bagety. To jak to pięknie wygląda. Bardzo to jest ładne. Przepiękne. I tył piękny z klamerką, oczywiście każdy wie chyba jak to wygląda. Tak. Co prawda jest to emeczka, więc niby spora, ale na mnie mimo wszystko fajnie to wygląda imo. Jak komuś się nie podoba. Kosztowała nieskończoność? Też kosztowała nieskończoność, moi drodzy. Czekaj, nie pokażę wam jeszcze z bliska. Zobaczcie. To jest tył, śmieszne. Tył ten czarny to jest wiskoza, a właśnie ten haftowany przód to jest bawełna oraz wiskoza. Gigantycznie ładne. No, przepiękne to jest. Tak, jest coś, co ja po prostu do szczęścia mi było trzeba. No. Dwie ostatnie rzeczy, moi kochani. Nie, to też nie jest tak dużo. 8 zł. 8 zł to jest w ogóle mega mało, jak coś takiego. Kobieto. Uwaga, teraz rzecz, na której zaoszczędziłaś najbardziej. Moment. Biznesowa rzecz. Nie wywlekłam tego. Co? Kolejna rzecz niewywlęczona. Nieco? Wywlęknięta. Nie wywłokon. Nie. Dobra, już nie zapinaj tych guzików. Ale to będzie ładnie wyglądało. Dobrze, widzowie, musicie poczekać aż Jezu, no nie umiem dzisiaj gadać, ja przepraszam. Też. Aż zapnie guziki, ale będzie to rzecz przedostatnia już. To... Jezu, ej, ale to ładnie wygląda w kamerze też. Na żywo też tak ładnie wygląda. Jest to koszula, moi drodzy, z Zary za 15. Wiecie, jaki ona ma super materiał? To jest, materiał to jest modal i tam chyba 5% poliestru, ale ogólnie w 95% to jest modal, także jak ktoś nie wie, to jest bardziej ekologiczna wersja bawełny. I ona jest w dotyku po prostu tak milutka, przyjemna, mięciutka, no... Piękno, czy to wam nie daje cowboy vibe, jakby, czy wy widzicie to srebrne okucie na końcach kołnierzyka? Są łańcuszki. Rękawy ma to na guziczek. Tak. To też jest tak sporo. Rozchodzi się. Mega fajne. 15 zyla. Moi drodzy. Ile mówiłaś, że na oryginal? 200. Tak. I dobra. I ostatnia rzecz. Bardzo opłacalna. Ponieważ zapłaciłam za nią 6 zł. A jest to... Akcesorium. Paseczek. Z włoskiej skóry. Ja wam to pokażę blisko. Tak, przysyćcie. Uwaga. Piękne. Jakie to? No, to jest po prostu mój zachwyt. No, czy wy to widzicie, jakie to jest cudowne? Czy wy to po prostu... No, czy ja... 6 zł. Czy ja muszę mówić coś więcej? No to jest po prostu takie cudowne. A wyobraźcie sobie to z tą koszulą. Moi drodzy. Kawager. 6 zł. Mhm. I to wszystko.
załącznie 8... wszystko to nie widać, co to wszystko. Sorry. 88 zł. Tak, i jeszcze ja tu mam z ostatnich, także nie wiem ile tu jest. No, ja dałam 2 dychy, a ty dałaś ile dychę? Za 3? No tak, a to ja wliczyłam swoje tu. No dobra, no to jest około 100 za wszystko, co dzisiaj pokazałyśmy. Tak, no. No tak ciutkę ponad. W każdym razie dzisiaj ja wydałam 70 zł, tam wtedy kiedyś obie wydałyśmy łącznie 27 zł tak. I ta pojedyncza spódnica za 8 zł. Dziękuję, do widzenia, pa pa. No poczekaj jeszcze, pa pa. A to ty teraz skończysz moje vlogi. Oczywiście. Pa pa. Tak, to będzie koniec tego vloga. Widzimy się w kolejnym odcinku o 17. Uwaga, utonęła w swoich ciuchach.